Biał Elfy, dzisiaj witam Was skład najgorszych kucharzy. Byliśmy już strażakami, teraz będziemy mówić Wam najgorszymi kucharzami. Jestem razem z... Z Czokletem, witam serdecznie. I witamy Was w Diner Bros, więc ja już nie przedłużam, zobaczmy naszą tutaj klęskę i naszą tragedię, prawda? O, zobacz, możemy sobie wybrać tego awatara, którego chcesz? Będę tureckim producentem kebabów. Ale poczekaj, to nie jest kebab, on takie... Chcesz grzybusie? No nie, ale prawdziwi tureccy szefowi kuchni mają takie wąsy, okulary, taką czapeczkę właśnie. Wiesz co, mi się ta najbardziej podoba, ona jest taka najzwyklejsza. Dobra, i zobaczmy, o co z tym chodzi. Przecież to jest overcooked? Nie, to nie jest overcooked, to jest Diner Bros. Dzień dobry, poczekaj, bo klient przychodzi. Halo? Dzień dobry. Ja chcę się z nim... Dlaczego ja nie mogę z nim tutaj się... O, dobra, ja robię. Dobra, rób sobie. Ja robię. Ja będę sobie tutaj... Ale masz płatnego awatara, jaki uroczy ma czapkę i w ogóle. Będę sobie tu się kręcił, będę witał klientów. Dobra, dzień witaj dobry. Klientów. Dzień dobry, jestem Omir, witam w mojej kebabowni. Don't be racist. I'm not. Czekaj. Co jest rasistowskiego w tym, że powiedziałem, jak ma na imię? O, proszę bardzo, nawet nie wiesz, jak ma na imię. O, proszę bardzo. Czekaj. No masz. A to jeszcze raz tego złożyć najpierw? A, dobra. Trzeba wziąć... Polać to... sosami czy coś? Nie, hej, dlaczego... Poczekaj, i co ja teraz mogę zrobić? Mogę... O co z tym chodzi? Poczekaj, bo ja już mam talerz, proszę bardzo. Może ty spróbuj jej dać. Okay. O co z tym chodziło? Co ja źle zrobiłam? Może talerz najpierw trzeba położyć, nie a wiem, potem... ale ja zrobię, Dobra, ja posprzątam, nikt, proszę bardzo. Nikt nie widział tego, że kotlet właśnie wylądował... Proszę bardzo. ...na podłodze, prawda? Jaki kotlet? Co? Jaki no na, na podłodze? Proszę państwa, proszę tutaj witać klienta. Dzień dobry. Co pan chce? Burgera, poproszę. Dobra. Dlaczego tu już nie ma tutoriala? Bo mi się bardzo by tutorial teraz przydał, hops. Buła i proszę zostawić tam klientowi. O, hej, no proszę bardzo. W międzyczasie ja myślę, że możemy przygotowywać. Poczekaj, wiesz co teraz się wydarzyło? Ja przywitam klienta. Masz. Tak, widzę kotlet. Masz mięsko? Wiesz co, ja teraz próbowałam ja posprzątam. Włożyć palec. Czy jest tu jakieś zmywanie, czy coś nie ma zmywania? Wydaje mi się na tym, poziom jest tutorialowy. Bo to jest dla początkujących. Oczywiście, że dla początkujących. O, proszę bardzo, ile? Na trzech klientów. To nic, to jest tylko tutorial, skarby. Zobaczcie, jak sobie świetnie radzimy, prawda? Ale to prawda? To znaczy, trzech klientów w ciągu dnia, tak... Nie wiem, czy nam się ten kredyt na tę restaurację zwróci, czy coś. Ale wiesz, że jest całkiem... jest gorszy problem teraz chyba. Dobra, ja się tym zajmuję. Proszę bardzo, dobra. Iść klientów dzień ten. Dzień dobry. Oj, kolejny mamy. Dobra. Dzień dobry. Tak, czoklet, to się już zaczyna. Ja już krzyczę. Ja już panikuję. Jest Tutaj jest talerz. Jak go mogę wyciągnąć? Tutaj są talerze, widzisz? A kliknąć na ten talerz? Tak, dobra. Dobra. Pyk. Okej, dobra. Burgerki pyk. Są świetne pyk. Tutaj. Proszę bardzo. No dobra. Leć! Kolejny klient, czoklet. Dobra. Czoklet, idź do kolejnego klienta. Okej. Już idziemy. Dzień dobry. Ojejku, wiesz, że mamy tylko 45 sekund? Już. Ja tutaj posprzątam. Ja już mam. Czekaj, weź klienta i zapytaj się, co on chce. Oczywiście, że on chce burgera, więc zamów mu burgera. Zobacz, już to pana czeka. Proszę bardzo. A tamten? Już. No, A ona czeka na tego burgera. Ja myślałam, że ona już go ma. Nie. I ten już zjadł. Dobra. To chłop, wiadomo było. Dobra, czekaj. Co jest? Czekaj, mamy jeszcze 20 sekund. Kochanie, bierz. Ruchy. Pyk, dobra. Już się pali. Dobra. Czekaj, 10 sekund. Daj jeszcze mu. Niech je. 7. Dobra. 5. 4. Dobra, to już chyba. Tego już nie przyjmuję. Super. Ale zobacz. Nikt nie widział. Dlaczego teraz musiało być dla mnie przybliżenie kamery? Zobacz, jak wspaniale. To nic, że mam 5 klientów w trakcie dnia. Dobrze nam idzie póki co. Absolutnie. To nic, że to jest pierwszy level, prawda? Mamy w takim razie do kupienia. Co mam do kupienia, pomidorki. Mój drogi? Pomidorki. W końcu będziemy sprzedawać inne burgery niż bułka i mięso. I mamy questa. Zobacz, questa. Musimy jakoś sprawić, żeby tutaj krytyk naszego jedzenia się zauroczył. Nie wiem, jak to ma wyglądać, ale dobra, kontynuujemy. My musimy teraz kroić. Tak, ale damy radę. Zobacz, machasz do mnie. Dobra, ja się zajmę kotletami. Chwila.
A kto się teraz zajmuje klientami? Ja jestem w kuchni, ty się zajmujesz klientami. Dobra, zajmuję się, proszę bardzo, dzień dobry. Witam. Okej. Ona chce tego. Okej. Ale... No, ktoś się dosiadł, bierzesz to? Jakby trochę spanikowałam i... Dobra, bierz. Dobra. I od razu go weź od... O, bo słuchaj, oni się wkurzają, jak ich nie pytasz. Wiesz o tym? Dobra, czekaj. Chop. Czoklet, już ja idę sprzątać. Nie ma tu miejsca? Najwyraźniej. Jak to? Gdzie ja to mogę? Przepraszam bardzo, czy ty widziałeś, co ja zrobiłam z tym talerzem? Chop. Czy ty widziałeś, co ja zrobiłam z tym talerzem? To czeka. Ja go tasakiem rozwaliłam. O, ten czeka. Tak, i teraz ten czeka jeszcze. Czoklet, pali się w naszej kuchni! O nie, ale oni nie są z pomidorem! To... Czemu? Dlaczego nie lubicie pomidora? Ja specjalnie dla was przygotowałem taką rzecz. Już wam daję, proszę bardzo. Dobra. Daj tam temu. Tak, wiem. Tu masz. Nie, bo to jest zepsuty. Nie. Przecież on się spalił. Tak? Tak. O, to ja dałem klientowi. O, no to masz. No to mam nadzieję, że oni nie zauważą. Czoklet miałeś dać temu ziomeczkowi. Dlaczego nikt jest z pomidorem? Ten się jeszcze pali. Oho, już zaczyna dobra, być. Dobra. Wziąłeś tam temu? Wziąłeś, zapytałeś tego klienta, co on chce? Nie. To zapytaj się, ja idę z tym, z burgerem. To i tak tam już czas minął. Dlaczego on musi być zawsze na mnie? Zawsze musi być na mnie kamera, bo jest tego. Ale nie było tego klienta... Tego food critica, nie? Nie było klienta, który byłby smutny, więc jest dobrze. Tak. Mamy 5 gwiazdek. Absolutnie, tylko że nie było tego krytyka naszego jedzenia. Nie zauważył, że spaliliśmy mu mięso, prawda? To było well done. Tak, mięso well done. Oczywiście, ale poczekaj, zobaczmy, w takim razie możemy kupić... Chcemy co? Chcemy piciu, czy chcemy teraz sałatę? Piciu. Ale my nawet nie mamy na to pieniędzy. Ale musi... To nie ma tematu. To nie ma tematu, co to w ogóle było powiedziane. Okej, proszę bardzo. Kotleciki. Pomidorek. Chop. Kto się zajmuje klientami? Ja. Dobra, to ty się zajmuj klientami, kochanie. Dzień dobry. Oj, kolejny klient? Cudownie, ktoś nie chce bez pomidorka. Wspaniale, o to właśnie chodzi, żeby właśnie nie chciał bez pomidorka. A tu z pomidorkiem, więc... Oj, czoklet, właśnie, dokładnie, ja ty się już zajmiesz. To ja nałożę kolejne te... kolejne kotleciki. Talerz. Proszę bardzo, rozwalam. Proszę. Zajmij się klientem, od razu proszę musicie. Sobie jeść. Ja się wezmę. Dzień dobry. Pani chce z pomidorkiem, więc tutaj sobie chop. W takim razie to jest jak McDonald's, prawda? Troszeczkę. Te jedzenia po prostu, wiesz, no spadają na ten, na podłogę, ale no i co, no. Jako, że jeszcze drwala nie ma, to nikt nie zauważy, że potrójny cheeseburger był zrobiony trochę inaczej, albo... Potrójny cheeseburger maty? Albo trochę macza była zrobiona dobra, bez maczy. Dobra, tu się robi. Poczekaj, ja wezmę. I proszę bardzo, dobra, hops, i weź klienta od razu, ja przygotuję mięso. Tak, jest mięsko. Chcę z chop, ja tu zaraz sobie... Spadło. Czemu kopiesz burgera, który spadł? No słuchaj, jak już jest na podłodze, no to chyba. 5 sekund minęło, nie minęło, więc dobrze jest. Dobra, dzień dobry, kto jest jeszcze tutaj bez tego, bez pomidorka, bez pomidorka. No ja nie chcę bez pomidorka. Perfekcyjnie. Co jakiś wspaniały pomidorek, akurat my robimy tylko i wyłącznie dzień z pomidorkami. Dzień dobry, dla pani, ekspresowo, o dwóch klientów mamy. Dobra, to ja się z nimi zajmę. Pomidorek i nie pomidorek. Dobra. To dwa muszą być kotlety, ja się zajmę kotletami. Dobra. Cudownie, słuchaj, no nasza komunikacja jest genialna, kochanie. Widzisz, jak sobie radzimy, skarbie? Dlaczego nie odpowiedziałeś tak? Mam talerz dla ciebie tutaj. Patrz, ja ci tutaj wszystko robię. Czekaj, to ja wezmę. Weź kotlet. Dobra. Trzymaj. Dobra, i teraz ty... No, słuchaj! Time's up, idealnie! To jest najlepszy... Przepraszam bardzo, wiem, że tutaj ja tutaj spoilerowałam, że będziemy najgorszymi kucharzami, ale skarbie. No proszę cię. Idealnie. No, błagam cię. Otwieramy, słuchajcie, przestajemy być youtuberami, otwieramy własną knajpę. Tak, tylko będzie problem prawdopodobnie, kiedy będą inne jedzenia niż hamburgery. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Mam nadzieję, może że być. To jest dinner bros, czyli wiesz, mamy takie tak, typowe dinery. Tak, hamburgery, dokładnie. Chyba, że frytki jeszcze z jakimiś tak, ja frytki jeszcze mogę zrobić. Poczekaj, nuggetsy. Mamy 200, chcesz tutaj sałatę, czy chcesz piciu? Piciu. Po co sałata w fast foodzie, warzywa? Hej, przecież w McChickenie jest ten, jest sałata, a ja uwielbiam McChickena. Dobra. Strange flavor, dobra, damy sobie radę. To będzie problematyczne. Czemu nie możemy zrobić po prostu, nalewaj sobie, tak jak w KFC czy gdzieś? No właśnie, ale może pieniędzy na to nie mamy, wiesz? Nalewaj ile chcesz. Dobra, bułeczki. No idź do klienta. Idę, spokojnie, proszę się tutaj nie denerwować. On chce z tym? Tak. O, idealnie było zrobione, proszę bardzo. Okej. Kolejny. Czoklet, ona chce jeszcze picie. I nasz kotlet, patrz na kotlet. Dobra, bierz kotlet. A ja zobaczę, jak się to robi.
Ma być jakie picie? Gdzie tu jest? Brązowe? Czerwone? 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 Nic nie było. Nic nie pani? Było. Dobra. I teraz jeszcze ma być ten, proszę bardzo, ma być jeszcze... Bierz mu. Co tutaj robi jakiś buka turlająca się? Nic nie widziałeś. Nic takiego się nie wydarzyło, mój drogi. Poczekaj, to ja mu naleję. Jakie on chce picie? Czerwone. Dobra, to masz czerwone, mordo. Trzymaj picie. Masz, dobra. Masz. Jeszcze tylko chop. Tak, a ja się już zajmę klientem. Ona chce bez. Perfekcyjnie, to od razu to możesz dać. Tak, właśnie daję. Elegancko i kolejny klient od razu... To ja się nim zajmę, a ty od razu rób. Poczekaj, jak się zmienia kolory tego? A jak się zmienia kolory tego picia? Klikam X-em, a ty nie wiem czy... A no, tym drugim guzikiem. Ja nie klikam w takim razie, okej, ale daję mu picie, więc jest w porządku. Robisz mu z tym, z pomidorkiem, kochanie. Jeden hamburger z pomidorkiem na raz. Jeden? Tak, dwa z pomidorkiem na raz. Dobra. Dobra, o proszę bardzo. Pyk. Kochanie, gdzie są te? Już. O, dwa zrobiłeś od razu. Od razu dwa, ja tu robię, słuchaj, wszystko na masową skalę, proszę bardzo. Jejku, jesteś wspaniałym po prostu, jesteś wspaniałym kucharzem. Nigdy nie wymarzyłam sobie lepszego partnera w biznesie. Oprócz tego, że zaraz kotlet spali. Proszę bardzo. Dobra, ja wezmę klienta. Proszę bardzo. No siadaj już, pomidorki? Pytam się ciebie. Bez pomidorka. Dobra, to na razie bez pomidorka. Proszę bardzo, ekspresowa sprawa. Dokładnie, słuchaj, lepszy niż McDonald's. Pan z pomidorkiem, z pomidorkiem. I... To mam dla pana burgera, proszę. Proszę zostawić 5 gwiazdek na Google Maps. Tak, proszę nie mówić, że ktoś widział bułkę, która się tarła po... Tak, to było zwierzątko lokalne. Tak, to takie tureckie nasze zwierzątko, proszę się nie... Przepraszam bardzo, słuchaj, no hej, no czasami jak jest szczurek, to może on jest przyjaznym szczurkiem. Może to właśnie o to chodzi, żeby było dobrze. Pyk. Dobra, Piciu, czy ty sobie radzisz, bo ja tylko picie serwuję i klientom podaję. Dobra, jesteś, super. Jesteś piciową. Tak, jestem piciową. Jestem tym, komu proszę się nie chce wstawać z stolika, żeby sobie zrobić wielką dolewkę. Pyk. Czy ktoś chce... Proszę bardzo, pyk, o, pyk, ktoś przyszedł. Dzień dobry. Ojejku, gdzie sobie pani chce usiąść? Tutaj sobie pani chce usiąść. Czerwona soda oraz pomidorek. Już robię. Proszę bardzo, Piciu, pomidorek. Dla pani. Proszę właśnie zostawić wspaniałe 5 gwiazdek na Google Maps. Kolejna osoba. O, czas minął, ale słuchaj, dzisiaj normalnie było... Lecimy jak burza. 11 osób, zarobiliśmy absolutnie 260. Żaden nie jest niezadowolony w naszej restauracji. Może ci, którzy są, wiesz... Tacy, same 5 gwiazdek. Tacy jak są tolerancyjni, kupujemy sałatę, bierzemy sałatę. Kolejna rzecz, którą się musimy martwić. O, poczekaj, to jest w ogóle jakiś quest. No to jest ten quest. Okej. Musimy na tego krytyka poczekać. No dobra, no to będziemy czekać. Słuchaj, ja chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, nikt nie jest lepszy od nas tutaj w McDonaldzie. Przepraszam, jak chop, w Czokonaldzie? W Czokonaldzie? Jak się nazywa nasza restauracja? Chokdonald. Czekaj, dlaczego tylko jest Chok? A Gaenali gdzie? Aha, Gaenonald. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, jak się nazywa nasza restauracja. Proszę bardzo, ja idę do kolejnego klienta. Czy chcesz Piciu? Nie, oni teraz wszyscy chcą sałatę. Zobaczyli, że jest nowa sałata, więc... Proszę bardzo. Nic nie widziałeś. Chop. Dobra. Chop. Radzisz sobie, czy jeszcze ci pomóc? Radzę sobie. Możesz od razu wstawiaj mięso, jak możesz. Dobra, to ja wstawię mięso. Patrz, biegacz. Szybko, on zobacz, jaki wkurzony jest, że nie dostaje jedzenia. Dobra. Szybko. Czoklet, dobra. Trzeba mu dać sałatę i... Tylko sałatę i pomidor? Tak. Dobra. Weź to rozwalaj. Ja kolejny jogger. Czekaj, weź się, przesuń! Przestań, czemu ty tyle masz wielki czekaj, patrz, on już się wkurza. Dawaj sałatę, dawaj pomidora tego szybko. Patrz, wkurzyła się. Poszła sobie. O nie, czekaj, straciliśmy klienta. O nie. Straciliśmy klienta, ona już sobie poszła. O nie, kolejny. Czemu tak krzyczysz? Bo jestem zdenerwowana. Ale czemu presję mi robisz? Weź sałatę tylko. A proszę, ale miałem dla pani. No i ona już nie chce. No i słuchaj, nie jesteśmy już najlepszą restauracją. Dobra. Nie jesteśmy już najlepszą restauracją w takim razie. O. Dobra, po prostu to było niefajne. To był fail. Nie chcemy jogerów. Poczekaj, ona chce picie. Czerwone. Ty się zajmiesz jej hamburgerem? Tak, robię hamburger. Dobrze, ty się zajmij jej hamburgerem. Sałata. Już jest wszystko w porządku. Nic, żaden jogger nie przychodzi. To jest najważniejsze. On chce tylko i wyłącznie sałatkę i niebieską sodę, więc ja się zajmę niebieską sodą. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy burgerka. Tak. A ja się zajmę tutaj tym. Proszę. O. Sałatkę dodaj do tej sałaty po prostu. Tak, widzę. Poczekaj. Chop. O.
Dobra, i... To mięso ma być? Ma być mięso, tak, dobra. Tak, ma być mięso, tylko i wyłącznie z sałatą. Bułka... Dajesz sobie radę? I sałata... Jeszcze trochę długo jeszcze trochę, wiesz, zostało. Spokojnie, tego spokojnie, proszę, proszę i bardzo. I jeszcze mięsko. Jeszcze mięsko. Mam nadzieję, że ten jogger to nie był krytyk. Będzie fajnie, jak był w takim razie. Nie będzie fajnie. Dobrze, ty sobie dajesz jedzonka, tak, ja się zajmuję tutaj. Proszę bardzo, wiesz co, o wiele łatwiej by było, gdyby to było w 4 osoby, ponieważ ta gra daje nam możliwość 4 osób, jednakże my jesteśmy, nie mamy znajomych, nie mamy klientów i będziemy tylko sami. Dobra, czekolad tylko i wyłącznie z pomidorkiem oraz ten jeden z sałatą. O, cudownie, dobra, pomidorek, pomidorek i ten z sałatą. Ktoś się jeszcze wkurza, dobra. A pomidorek też jest do dania? Tak, tylko że tutaj jest i pomidorek i sałata i on się już wkurza, czekolad. Dobra. Dobra. Mam pomidorka, To przygotuj wszystko, ja tylko dam dobra. Ten. Dobra. Ja tylko dam tylko i wyłącznie... Sałatę. Bo on się już wkurza. Pyk. On już nie jest zadowolony. Dobra, dawaj. Okay. Czemu ty to opuszczasz? Bierz. Idziemy, dobra. I już się zaczął wkurzać, ale wszystko jest w porządku. Mięsko, dobra. Ten z mięskiem potrzebuje, ja posprzątam jeszcze stoliki. Pyk. Żeby nie było takiego problemu. I ten, pomidor. Tak, i pomidorek. I tutaj jest jeszcze kolejny klient, z którym ja się już zajmę. No siadaj, no! Już chcę przyjąć zamówienie, co pani chce? Jeszcze pani nie wie, to ma pani problem, proszę powiedzieć. Dobra, chcę Coca-Cola. Jaka niemiła obsługa. Cicho, ważne, że szybka. Jaka niemiła. Ważne, że szybka. Ja nie wiem, tylko i wyłącznie, patrz, ona nie chce z tym. Proszę bardzo, mam tu już gotowe. Okej, ja to wzięłam. Pyk. I kolejna osoba, co chcesz? Ona chce z pomidorem. Czekolada pali ci się. Spokojnie, ja nie wydaje mi się. Pomidorem, proszę bardzo. Tak, tylko i wyłącznie z pomidorem, dobra. I będziemy już kończyć, słuchaj, już będziemy kończyć, ponieważ ja już widzę, że ten też z pomidorem i czerwona soda. Czas, no to raczej nie zdążymy, a może? Zdążymy, jeszcze 7 sekund, dawaj. Pyk. Pyk. Ale ona nie chciała hamburgera, zdążyłem. Ona chciała tylko jeszcze sałatkę, więc tak byśmy nie zdążyli. Nieważne w no takim i tak, razie. No ale hej, mamy dwóch smutasów. Mamy dwóch smutasów, kochanie. Dobra, moi drodzy, w takim razie ostatnia rundka. Zobaczmy, co sobie jeszcze możemy kupić. Nic. Jeszcze nic. Dobra, czyli musimy zrobić teraz najlepszy nasz krytyk dzień. Nie będzie żadnego krytyka. Będzie dzisiaj krytyk. O, skąd wiedziałeś? To było gdzieś napisane? Nie. No ale jest napisane, że krytyk właśnie przychodzi. Dobra, ona chce tylko i wyłącznie sałatkę. A ty już zrobiłeś nie sałatkę. Tak. Czekolad, ty zrobiłeś już sałatkę. Dobra, już robię. To weź tak, dobra. Pyk. I teraz z sałatą potrzeba jednego hamburgera i tylko sałatkę jedną. Pyk. Sałatka bierz. Dobra, ja biorę sałatkę, a ty przygotuj hamburgera tylko i wyłącznie z sałatą. Dobra. Ja jeszcze nałożę kotlety od razu na ten. Proszę bardzo, bierz kotlety, kuchenkę. Bardzo dobrze. Ja tutaj daję kolejny talerz z kolejną bułą. Idzie ten, baba. Baba chce sodę, ja przygotuję sodę, a ty przygotuj hamburgera z pomidorem. Pyk. O nie, jogger! Chocolate jogger, tylko sałatkę chce. I ona szybko się ten. Musisz się nią zająć szybko. Dobra, o, fuck. Dawaj. Już. Sałatę, ona już się wkurza. Nie zrobimy jej. Nie zrobimy jej. Zobacz, ona już się. Dobra. Ten, musimy zawsze mieć przygotowaną sałatkę dla joggerów. Nie wiem, jak to zrobić mam. Widzisz? O, kolejny jogger. Kolejny jogger, co ona chce? Też chce sałatkę. Przygotujmy już ją. Dasz radę? Dam radę. To szybciutko, tak wiesz, do tego i dobra, dawaj to do niej. Proszę. Cudownie. Ja przygotuję te dwa burgery mięso. Mam. Ja przygotuję mięso i pójdę od razu do tego, do klienta. Zapytam się, co tam ona chce. Proszę ona bardzo. Chce hamburgera z sałatą i z pomidorkiem. I tu jest kolejna osoba. Dobra, poczekajmy. Okej, ona chce to samo. Dobra. Czyli ten sam, ten z sałatą. Radzisz sobie? Sałata, tak. Ja ci pokroję. Dobra, bierz i od razu zanieś. Okej, a ty się zajmij kolejnym tym samym. Z sałatą i pomidorkiem, dobra. Nikt nic nie widział, to dobrze. Pomidorek. O, tutaj się komuś wylał picie, wylało się komuś picie. Sałata, to, proszę bardzo. Food krytyk! Krytyk. On chce sodę niebieską, to ja już mu przygotowuję od razu. Okay. I sałatkę chce. Sałatkę tylko? Tak, tylko sałatkę. Dasz radę zrobić, bo on musi też szybko kończy. Dobra. Dajesz sobie radę? Tak, ja się zajmuję dalej klientami. Pyk. Okej, dobra, wcale nie panikuję. Oni chcą sodę i normalnego hamburgera z sałatą i z pomidorem, dobra. Ale to food, ten, krytyk. Ale krytyk się najbardziej liczy. Dobra. Ja wezmę pomidorę, ty weź sałatę. Czekaj, bo ja mam te...
A po co to wziąłeś? Nie wiem, mam tutaj na burgera miejsce. Poczekaj, bo ja jeszcze muszę z nim pogadać. O kurczę. Tak? Co on jeszcze chce? Żebym mu zabrała rzeczy. Co ty jeszcze chcesz? O, chcę kolejną rzecz! Dobra. Czoklet! On się wkurza. Dajmy mu najpierw. Dobra. On chce z pomidorem i sałatą. Dobra. Dobra. Olejmy tą blaskę, to ważniejszy z krytyk. Dobra, i ja wezmę jeszcze sałatę od razu, żeby było... Dobra, ma. Szybciutko. Oddaję jej od razu. Oddaję jej. Burger z... Po prostu, sam burger, dobra już jej daję. Dobra. I poczekaj, tutaj chyba chcę picie, to ja jej picie tak przygotuję. Poszedł sobie, jest zadowolony. Tak, dobrze, jest dobrze. Okay, jest dobrze. Tak. Jest buła. Tak, jest tylko i wyłącznie buła bez żadnych tych, bez żadnych warzywek. Pyk. Proszę bardzo. Pyk, kolejna. Sałatka. Musimy mieć sałatkę, poczekaj, wezmę jej tego pomidora z podłogi. O, nie chcę półki, chcę pomidora z podłogi, poczekaj. No dzięki, to już nie zrobimy sałatki. Damy radę. O, poczekaj, teraz sałatę weź. Pali się. Dobra, pali się, ale to no już nie, że co tam, że się pali. Czekaj, dobra. Sałatka. Dajemy sobie radę, kochanie, dajemy sobie radę, jesteśmy najlepsi. Ona chce tylko sałatę. Dobra. I to jest Joker, ona już nie chce. O, no, ona już sobie pójdzie. Już pójdzie sobie, już nie zdążymy z nią. Może na pewno. Nie, widzisz? Wkurzyła się nas. Dobra, niestety, no ale hej, 10 sekund zostało. Dobra, nie mogę rzucać daniami, Możesz rzucać daniami. Mamy krytyka, co będzie, co się stanie? Nic, już krytyk poszedł sobie. Zresztą zostało nam, słuchaj, dołóż. 0 sekund, ale udało nam się, hej. Powiem ci tak, może nie jesteśmy najlepsi, może nie jesteśmy najgorsi, Food ale critic na pewno... was impressed. Dokładnie, ale na pewno jesteśmy kucharzami, prawda? Dokładnie. Moi drodzy, jeżeli chcecie dalsze odcinki z tej serii właśnie na kanale, serdecznie tutaj zapraszam do dania łapki w górę, ponieważ nie wiem, czy się dalej pojawił. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie odbiór. I co? Do kolejnego zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Cześć!